28 grudnia, wtorek, święto świętych młodzianków, męczenników. Z Ewangelii świętego Mateusza. Będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Ten duch Heroda nadal jest obecny we współczesnym świecie. Nadal ktoś szuka dziecięcia, aby je zabić. Nadal często ten duch opanuje matkę, ojca, lekarza. Nie rozumieją godności życia, godności bycia dzieckiem, bycia na tym świecie, życia na tym świecie. Nasze zadanie chrześcijan, tych, którzy stają przed betlejemską szopką, którzy patrzą na Jezusa, którzy patrzą na trudną sytuację Maryi i Józefa, pokazuje, że warto. Że nie tylko warto, ale trzeba bronić życia ludzkiego. Bronić życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale przede wszystkim bronić i chronić życia nowonarodzonego dziecka. Troszczyć się, aby to dziecko narodziło się rzeczywiście ogarnięte miłością. Nie przemocą, nie niezrozumieniem, odrzuceniem, ale miłością. Tak jak my dzisiaj, każdy z nas potrzebuje miłości, potrzebuje bliskości drugiego człowieka. Tak dzieci, które się poczęło, potrzebuje te 9 miesięcy bycia pod sercem matki. Życia, czuje takie, czuć bezpieczeństwo, że ono tam jest bezpieczne. Ale później, kiedy przychodzi na świat, przychodzi do rodziny, przychodzi do najbliższych, pragnie też takiego uczucia miłości, bliskości. Uczmy się tej postawy od Maryi, od Józefa, którzy troszczą się o Jezusa, którzy walczą o Jezusa. Kiedy anioł przychodzi do Józefa, mówi: zabieraj dzieci, uciekajcie do Egiptu. Zostawia wszystko, zabiera, bo troska o Jezusa, o dzieci jest najważniejsza. I to jest pytanie dzisiaj też do rodziców, do każdego z rodziców, ale chyba do każdego z nas, jak my troszczymy się o miłość, o taką relację do naszych dzieci, do tych, których Bóg nam daje po to, abyśmy wypełnili ich serca miłością, abyśmy przyprowadzali ich też do Chrystusa. Tu jest też wielka odpowiedzialność za wiarę, za przekazanie wiary małym dzieciom. Jezus mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A dzisiaj często gdzieś tam rodzice swoją postawą, swoim życiem nie pokazują tej drogi do Pana Boga, nie pokazują tej drogi miłości do Jezusa, a nawet wprost przeciwnie, odrażają, w jakiś sposób odpychają. Nie mówią nic, co swoim życiem nie pokazują nic, co mogłoby to dziecko w jakiś sposób zmobilizować do jeszcze piękniejszej miłości. Starajmy się taką miłość pokazywać, starajmy się taką miłość w naszych rodzinach budować w stosunku do dzieci. Na ten dzisiejszy dzień serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia.